No cóż, nie spodziewałem się, że tak szybko skończymy roba zombiego, więc teraz bonus recenzencki niezwiązany z naszym zombie. Mowa tu oczywiście o grze. Tak, dzisiaj bardzo wyjątkowo połączymy świat muzyki z światem gier wideo. No cóż, w tym roku chyba przeszliśmy dość błyskawicznie, szybko, dosłownie nową produkcję Nie spodziewałam się tego, że nie dość, że skończę to w ciągu miesiąca, a mój typ prac z grami wygląda tak, że po prostu robię to ultra wolniutko, to jeszcze... Przy okazji nastukałam trochę odcinków z Dying Light 2, dzięki czemu też przyspieszyłam trochę tą serię. Ale wracając, mowa tu oczywiście o Metal Helsinger, którego oczywiście nie mam przy sobie. Jest to gra, która występuje cyfrowo, więc niestety nie ma wersji fizycznej. Mam ją w cyfrze na PlayStation i. Bądźmy sobie szczerzy, jest to najfajniejsza gra Rok 2022. Przyznam szczerze, że jest to naprawdę przyziemne doświadczenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest ono mega. Ale po kolei. Hellsinger to jest oczywiście FPS, ale nie taki byle jaki FPS, bo jest to FPS z elementami rytmicznymi i nie z powodu oczywiście staniałam tu troszkę o muzyce, no bo pojawiają się wszelakie gwiazdy metalu tak, i to różne reprezentanci Triviuma, Soliworka, Gingera, Dark Quality Kuliti, Lamb of Gada, czy System of the Down i wielu innych, którzy oczywiście stworzyli autorskie piosenki, bazowane oczywiście na ich nim stylu, więc no, to nie są tutaj wszczepione te gotowe już piosenki. Tu są już nieco autorskie piosenki, w których oczywiście wspomniani ludzie z wymienionych zespołów, takich jak Matka Hafty, Randy Blunt czy oczywiście Serge Tankian, Pomagali tworzyć, a nawet może wiedzieć, że dodali od siebie swoje wokale oraz style kojarzone z wspomnianych tych zespołów, dzięki czemu nabiera to naprawdę unikatowego klimatu. Że każde z tych utworów reprezentuje w pewnym sensie pewien styl, jaki wymienioni przedstawiciele tych zespołów tworzą właśnie w tych zespołach. No i to jest to najfajniejsze. No i oczywiście żeby można posłuchać pełni tych utworów, no to musimy oczywiście zrobić mnożnik 16, czyli taki pełno furia i wtedy pojawiają się wokale. Oczywiście też całe single można posłuchać oczywiście w pobocznych do wykonania misji, które za chwilę, bo jest co po ukończeniu gry robić. No i oczywiście mamy tu oczywiście hordę demonów, trochę jak w dumie, choć niektórzy mówią, że w pękilę, chociaż bliżej faktycznie do pękilera z tego powodu, że poziomy są liniowe i nie ma checkpointów. Jakby ktoś nie wiedział, jeżeli zginiemy tam dwa razy, bo mamy dwa odrodzenia. No i za trzeci raz już się odrodzić nie możemy. Zaczynamy od nowa. Ale wiadomo, te poziomy nie są aż takie długie. Więc tak naprawdę trochę próby będzie. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma tam checkpointów przy poziomach. No, skujemy się trzy razy, zaczynamy od nowa. Mamy też różnoraki wachlarz przeciwników. Mamy behemota, mamy hulu, mamy marionetki, które są najbardziej basicowe. Mamy oczywiście dryblasów, więc, którzy strzelają, a nawet jest ich edycja starczą. No, hulu też również występuje w wariancie elek, Behemot ze z strzałą więc też dobór przeciwników jest, co prawda, skromny, i każdy z nich poza marionetkę. No i mamy jeszcze tego owada, jak to przepamiętam, który oczywiście pluje kwasem, więc no tam tylko tak, na szczęście, tylko trzy rodzaje przeciwników dostali swój dodatkowy wariant, więc no, nie ma tu takiej monotonności. Aczkolwiek, mimo skromnego arsenału, no, przeciwnicy potrafią nas dowalić i to ostro. A pod koniec każdego levelu mamy inkarnację. No bo zapomniałem wspomnieć o fabule, no trzeba o niej wspomnieć. Fabularnie polega to na tym, że kierujemy losami Pazia, który przez Czerwoną Sędzinę stracił głos. Oczywiście to są no twoje. No i ten paś ma się nad no, niej zejścić, na tym, tym sędzinom. No i ta sędzina oczywiście ma te swoje inkarnacje, swoje różne osobowości, które również pod koniec etapu zaatakuje. Będziemy mu musieli załatwić, by zakończyć level. No i oczywiście na koniec ósmego poziomu jest sama czerwona sędzina. No i oczywiście warto zaznaczyć, że przy większości walkach towarzyszy ta sama piosenka, no poza tą finałową, gdzie, tak jak wspomniałem wcześniej, pojawia się piosenka, w której występuje Search Tankian. No ta... mamy tu Dark quality bardziej, coś ten deseń. No i potem dostajemy oczywiście całego e, ukryte zakończenie i, i potem wchodzi do piekła, oczywiście pełny Jedną, fabularną rozpiskę mamy oczywiście w serii Zagrajmy Weg, której też odsyłam. Graficznie prezentuje się dobrze. Jest to gra zrobiona na Unity, ale i to bardzo dobrze. Animacje wyglądają bardzo dobrze i obiec, i nie są one sztywne jak na warunki tego silnika. No Tym bardziej, że jest to bardzo basicowy silnik, a same właśnie postacie są dość szczegółowo odzorowane. No, a jeśli chodzi o muzykę, to już chyba nie muszę wspominać, że jest ona mega zajebista i każda z tych utworów daje urokowi właśnie tej całej lokalizacji, co daje jeszcze potęguje klimatowi. Zresztą, jeśli chodzi o lokacje, one są różne. Jedne bardziej nawiązują do takich halloweenowych, inne są takie mroźne, jak w Szkocji, a jeszcze te końco, a zwłaszcza przedostatnie, przypomina Mad Maxa. Jest na co popatrzeć, powiem szczerze. No bo te lokacje są też dobrze odzorowane i każda też ma oczywiście swój unikatowy styl. No, gra tak się średnio kończy: 8 godzin. No, długa ona nie jest, ale tak jak wspomniałam wcześniej, dla słodkiej osłody mamy oczywiście no, aktywności poboczne, które nie są obowiązkowe, ale pozwala na. Zdobycie udręki, która w pewnym sensie nie może ułatwić nam nieco grę, bo gra nie należy do łatwych, Potrzeba nie dość, że strzelać w rytm, by zadawać lepsze obrażenia, to jeszcze przeciwnicy potrafią mocno szarżować i się nie pierdolić, więc łatwo tutaj o zgon, bądźmy sobie szczerzy. No a udręki, każda z nich ma swoje różne ability. Jedne oczywiście powodują, że zaczynamy z mnożnikiem 2, inne oczywiście powodują, że na skraju śmierci zadajemy więcej obrażeń. I te poboczne aktywności można je wykonać. Żeby zdobyć udrękę, trzeba zdobyć oczywiście trzy czachy. No, ale tak jak słowa wcześniej, no kontentu też nie brakuje na później, No, ile nam się szybko nie skończy. Podsumowując, Metal Helsinger to jest naprawdę jeden z bardziej obowiązkowych Gier, zwłaszcza dla ludzi, którzy kochają metal, którzy kochają świat metalu. Więc moja ocena to jest 9,5 na 10 i ja to polecam. To są moje najlepsze wydane pieniądze. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.